Trzech nierozłącznych kupi, jak trzy nierozłączne paski na dresie. Space on, mięśnie. Wojtas, prawo jazdy and Bawara. Walo, mózg. I co wy na to, frajerzy? Kto jest teraz królem Grochowa? Kogo stać na wszystko? Wala! To znaczy pana Wala. No. I tak ma być. Orkiestra grać! Teraz leci historia z centrum Grochowa o kolesiu w białym dresiu, który tutaj się wychował. Jego portfel jest gruby, prawie jak walaszek. Stać go na kupno bardzo wielu flaszek. Walu forsy ma jak lodu, każda chce mu zrobić loda. I w ogóle nie jest niski, średniego wzrostu i bardzo bysty. Łodiridi, łodiridi, łodiridi walu, każdy na Grochowie chciałby mieć tyle szmalu. Łodiridi, łodiridi walu nie jest głupi, jak mu się spodoba, to z peluno kupi. Dajesz! Dobra, dobra, stop, 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 koniec tego zempolenia! Barman, dawaj drinki! Drinki, dobrze. A ile, szefuniu? Wszystkie. I tak właśnie będzie. Tak barmanowi kopara opadnie, jak zobaczy, ile mam hajsu. Zajebiście! No, zajebiście! Tylko skąd ty ten hajs będziesz miał? Leti Shops, taka stronka cashbackowa. Jak zamawiasz coś z neta, to najlepiej przez tą stronkę, bo masz taniej, bo zwracają część kasy. No przecież znamy, już zamawialiśmy przez nią. No ale teraz mają loterię i można wygrać 100 koła, jak się coś zamówi przez Leti Shops. Patrzcie, zaznaczam, biorę udział w loterii, dostaję maila z potwierdzeniem i gotowe! Teraz wystarczy coś kupić, żeby dostać los. Cyk, Allegro, i tak miałem kupić smycz dla psa, to kupuję i nie dość, że jest taniej, bo zwrot kasy dostaję, to jeszcze kupę hajsu mogę wygrać. Ty dobre to! Ale zapomniałeś o jednej rzeczy. No? Potrzebuję kupić uszczelniacz do silnika do BM-ki. Czyli nie jestem taki głupi, czyli też zaraz będę brał udział w loterii. A jak wygram, to dopiero będzie. Dobry, za ile tego gazu? Dwie dychy, dycha. To pełna, ziomeczku. Tak jest, panie Wojtasie, już się robi. Gaz był. 10 zł. A nie? O kurwa, 153. Tylko? No to jeszcze ta. 160. Pstryk! Reszty nie trzeba! No, ale to jest za mało. A, sorry. Reszty nie trzeba! O, teraz jest dobrze. Witamy na stacji Trysk Trysk, panie Wojtasie. Proszę ustawić czas mycia. Czas mycia. 3... Albo 10. A co się będę? Myk, godzina! O kurwa, szacunek. Czas start. Myjka ciśnieniowa przestanie działać za godzinę. Kupa czasu, panie Wojtasie. Zdąży pan poderwać panienkę, żeby to ona umyła furę. A żebyś wiedział, komputerko. Barman! Kolejka dla wszystkich dziewczyn w klubie! To Wojtas! Wojtas milioner! Ma 100 tysięcy na koncie! Chyba się zakochałam! Na razie, ślak! Spokojnie, po kolei, dla wszystkich wystarczy! A jak która chce zaplusować, to jeszcze niech mi furę umyje! No kurna, i tak ma być! Tak właśnie będzie. Jesteś pewien? A co? A bo właśnie potrzebuję dokupić trochę supli. I cyk, udział w loterii. I cyk, białeczko wleciało po taniości kupione. I jak ja wygram,
to będzie tak. Wyobraźcie sobie taką opcję sytuacyjną. Ciepły letnie popołudnie. Stoicie se pod blokiem, Walu nie ma kasy na szlugi, Wojtas na wachę w furze. Nagle przychodzę ja. Dobra, mordeczki, ruchy, jest w opór rzeczy do zrobienia. Trochę się dziwicie, bo nie wiecie, o co chodzi, ale idziecie za mną. Nagle wystakuje ten kondom cieślak. Co jest, kurwa, lewa ci? Ło, ty lamusie! Mistrz! Tak to się robi! Proszę, 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 co my tu mamy? Nielegalne mordobicie w miejscu publicznym. Chociaż mordobicia są nielegalne też w miejscach niepublicznych. Tak czy siak, filmik zaraz leci do pokładu. A, Adrian, proszę, nie rób mi krzywdy. Kurna, Space, on rządzisz. Wiadomik, skurna. Nie ruszać się wszyscy na glebę, jesteście aresztowani! A niby za co? Za jajco! Profilaktycznie! Za same gęby na 48 godzin was bierzemy! O nie, a tak było super! Spokojnie, ziomeczki! Wiem, co robić! Zaraz wam pokażę sztuczkę z hipnozą! JP 100%! Ło, ty gnojo! Debilu, przecież ty nie umiesz hipnotyzować! Tak? To uważajcie teraz! Panie policjancie, popatrz na wahadełko! Jak policzę do trzech, pójdziesz spać! Raz, dwa, śpisz! I ty też! Załatwione! Ty, kurde, naprawdę im się film urwał! A co myślałeś? Sztukmistrz z Garwolina może się schować! W Garwolinie! Ratunku! Na pomoc! Pali się, błagam, niech mi ktoś pomoże! Luzuj poślady, najmilsza! Już leci pomoc! Legia Warszawa! To najlepszy klub, a kto nie wierzy! To juhu! Czy ty, Jovito, bierzesz sobie tego oto Spejsona za męża? Tak. Czy ty, Spejsonie, bierzesz sobie tą tu kukurynę za żonę? Proste, kurno. A więc ogłaszam was mężem i żoną. Możecie teraz polecieć w ślinę. I żyli długo i szczęśliwie, a Legia była mistrzem Polski przez następne 30 lat. Koniec! Tak właśnie by było. Co za debil. No co? A możesz mi powiedzieć, gdzie w tej opowieści było 100 koła wygrane na loterii? No jak gdzie? No co ty, Walu? Jesteś kurde głupi jak ja, czy co? Na koncie przecież.